Ślepy los tak raz, panie po raz drugi dzisiaj. No i która z nich pokaże, czy będzie rewanż, czy też jednak ewidentnie jest na zdjęciu, która dokumentowała swoją wyższą dzisiejszego dnia. Pierwszy kto to zapłoty, Marta widzę w podskokach atakuje swoją przeciwniczkę. Zwycięstwo z Darkiem dodało Marcie. Jakże podstępnie pozbawiła oznak mężowskich swojej adwersarki, chciałoby się powiedzieć. I zaraz i ona będzie zadecydowana, widzę. Jeżeli się pogląda, to składają z pewnością fitness. Mateusz Lis z Trójmiasta i po mojej prawej stronie czarna tarcza, srebrny dzik, Patryk Sosnowski. Patryk, dzika świnia, jak najbardziej. Z Głodowa na Kaszubach, wielkie brawa, bo będzie widać, że z Głodowa. Pani Lisa. Dobra, gotowi? Gotowi, czas? Walka! Patryka Świn z pewnością, to już widzimy, będzie miała swojego kolejnego zawodnika. Twórcę najlepszy. Ale czy do tego dołączy Patryk, któremu zależy na trzecim miejscu dziś tegorocznej lidze? Ale kiedy pojawia się, jedzie do przodu, Patryk! Zajmuje miejsce w pierwszej dwójce. Jedzie! Nie puszczaj go, jedzie w głowie! Ale to jest piękne glebowanie na... Ale obaj leżą! Jest to zapowiedź tego, co będzie się działo wkrótce. Jedzie! Jedzie! Figów się nie rzucaj! Jedziem! Liderem teraz spotyka się z trzecim miejscem. No stop! I wcale nie chce oddać. Mimo tego, że niżej w tabeli. Walka!
Jedziesz, tak jest! Staje się Mateusz Lis, który to pokonał kolejnego swojego przyjaciela w drużynie. Kiedy pokonał Koziego, teraz pokonał Patryka. Trzecie miejsce. Ale przeciwnikiem Krasa jest Mars, Konfrates Gladi. Na pałąkowatych, patyczakowatych nogach. No mam nadzieję, że nie połamią się w tym pojedynku. A Kraso chce z pewnością wykorzystać to, że jego główny przeciwnik już tutaj odpadł. Kozi już odpadł. Nie wiem, czy zwycięstwo dzisiejszego turnieju, gdyby takie było przez Krasa, dało zwycięstwo lidze, ale na pewno zbliży się w punktacji. Krasa będzie walczył i będzie chciał Marsa obrać z papierka i z pewnością to skonsumować. Ale nie uprzedzajmy wydarzeń, wszystko się może wydarzyć, to próbuję popytu zawodników. A dodam, że Kraso przez cały tydzień na Grunwaldzie tutaj brał udział w poszukiwaniach artefaktów, tak więc to u siebie na pewno znam, ale podejrzewam, że to jest Patryk. Gdzieś tam biega, może go znajdziesz. No to ja już będzie wolał. Też się będzie wiedział. Czas! Państwa, wielkie brawa! Mam nadzieję, że Kraso nie udławi się Marsem, ale zjadł go właśnie w dzisiejszej walce. Wielkie brawa dla obydwu, choć głośniejsze dla Krasa. To nie Snickers. Pierwszy pojedynku pojawił się. Byli taki, że Dominik pokonał Koziego. Teraz na drodze do finału. Znów spotykają się Lis z Kozim. Zobaczymy, czy będzie to rewanż dodatki, czy ujemny. Czas!